Ach, gdyby tak osobiście spotkać się z Jezusem. Wow. To musiałoby nas całkowicie odmienić. To by nas niesamowicie zmotywowało, że nasze życie nie byłoby już takie same. Musiałoby nas tak zmienić, bo spotkanie z Jezusem to jest coś niezwykłego. Tak, spotkanie z Jezusem z pewnością zmienia ludzi. Ale czy wszystkich? Czy wszystkich jednakowo? Było w Izraelu w czasach Jezusa elitarne stowarzyszenie faryzeuszy. Specjalna grupa ludzi wykształconych, ludzi wysoko postawionych, mających wpływ na otoczenie. I to stowarzyszenie faryzeuszy może być dobrym obrazem stanu duchowego naszego dzisiejszego społeczeństwa. Faryzeusze z czasów Jezusa charakteryzowali się na przykład skrupulatnym przestrzeganiem przykazań zakonu mojżeszowego. Z wielką pieczołowitością podchodzili do tego, co napisano, strzegli tego we własnym życiu i pilnowali też innych, i to widać w Ewangeliach, jak przyglądali się, jak ktoś tam na przykład nieumytymi rękami zaczął jeść, to od razu go dopadli i postawili do pionu. Faryzeusze mieli w sobie silne poczucie przynależności do grupy. Byli elitą, czuli, że są wybrańcami niejako. Trzymali się razem, mieli swoje obyczaje, swoje przepisy, których przestrzegali. Mieli też świadomość misji społecznej, ponieważ to, że stali się uczonymi w piśmie, że należeli do tej wybranej grupy, to znaczyło dla nich, że w stosunku do tych zwykłych ludzi mają coś ważnego do zrobienia. Czy to nam trochę nie przypomina zboru chrześcijan dzisiejszych? My też mamy silne poczucie, może nie wszyscy jednakowo, ale poczucie przynależności do grupy, prawda? Poczucie misji, że mamy coś do zrobienia, prawda, Andrzeju? Mamy w sobie coś takiego, oczywiście. Ale wracając do faryzeuszy, widzimy tam też pewne cechy negatywne. Na przykład poczucie wyższości. Ta wyjątkowość sprawiała, że faryzeusz w świątyni, gdy się modli, a obok tam stoi gdzieś celnik, to tak mu się z tej starej piersi wyrywa, że ja nie jestem taki jak ten oto celnik, i wymienia różne rzeczy. Takie poczucie wyższości. O faryzeuszach wiemy, że miłowali popularność i znaczenie w społeczeństwie. Pan Jezus na przykład w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza ma im tam do powiedzenia sporo. Biada wam, faryzeusze uczeni w piśmie, że lubicie pierwsze miejsce w synagogach, pozdrowienia na rynkach, prestiż społeczny i tak dalej. Wiemy też, że byli to ludzie obłudni, że na zewnątrz wspaniali, w środku, jak mówił Jezus, byli pełni nieczystości. Inaczej wyglądali w życiu publicznym, a inaczej na co dzień. Inaczej w niedzielę, a inaczej tam w środku tygodnia, bo to już mniej ważne. Faryzeusze w gruncie rzeczy w głębi duszy byli podobni do innych grzeszników, jak zresztą i my. Jesteśmy z tej samej gliny i nie można tu mówić, że my to jesteśmy już tacy super i nie tacy jak oni. Bo się okazuje, jak każdy spojrzy uważniej w lustro, że pełno tego jest i w nas. I dzisiaj będzie o dwóch faryzeuszach, którzy mieli osobiste spotkanie z Jezusem. Zdarzyło się faryzeuszom różnym, ale my dzisiaj tylko o dwóch powiemy i spróbujemy wyczuć, ustalić na swój prywatny użytek, do którego z nich jesteśmy bardziej podobni. Pierwszy faryzeusz, o którym chcę powiedzieć, to Nikodem, rasowy faryzeusz,
dostojnik żydowski, jak mówi Biblia Warszawska, radny żydowski, jak mówi Biblia Ewangeliczna, a Biblia Gdańska mówi nawet, że to był książę żydowski. Był rabim, czyli nauczycielem w Izraelu. W Biblii Ewangelicznej jest nawet napisane, a przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Czyli można by było powiedzieć, że to był jakiś profesor. To był ktoś niezwykły. Mało tego, był członkiem Sanhedrynu. Sanhedryn to był parlament żydowski 70 radnych, najwyższa rada Izraela. Czyli był jednym z 70, jeśli chodzi o cały naród. Wysoka pozycja. Drugi z faryzeuszy, o którym chcę dzisiaj mówić, którego weźmiemy pod uwagę w naszym rozważaniu, to niejaki Saul z Tarsu. Rasowy Żyd z obywatelstwem rzymskim, uczony w piśmie. I jeśli chodzi o tego faryzeusza, to mamy sporo świadectw, jego własnych świadectw i spróbujmy się im szybciutko przyjrzeć, bo one nam przedstawią postać. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście, czyli w Jerozolimie, u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym. Tak świadczył podczas pewnego przesłuchania. W liście do Filipian w 3 rozdziale, w 5 wersecie mówi o sobie, że był obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Benijaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. W Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale, w 6 wersecie, gdy Paweł był w Jerozolimie przed całym zgromadzeniem żydowskim, się wypowiadał, czytamy, że świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą. Mężowie, bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Czyli, że nie był też faryzeuszem z pierwszej linii, tylko był z rodu faryzeuszy, już miał tradycję faryzejską. Był to człowiek mocno osadzony w tym środowisku. Wiemy z Biblii, że był to człowiek niezwykle gorliwy i nienaganny w swoim żydostwie, w tym faryzejstwie i to na krawędzi przesady. Bo czytamy w Dziejach 22:3, jestem Żydem urodzonym w Tarsie pełnym gorliwości dla Boga. Co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany, Filipian 3:6. Wiemy też, niestety był on prześladowcą Kościoła. Tym, że Filipian 3:6 składa świadectwo, że co do żarliwości prześladowca Kościoła. Tak był zawzięcie zajęty tym, żeby chronić tego zakonu mojżeszowego, że gdy się pojawili wyznawcy Jezusa i zaczęli głosić, że zakon nie doprowadza do usprawiedliwienia nikogo, że w Chrystusie z łaski jest usprawiedliwienie, to on zaczął ich prześladować. Zaczął ich prześladować tak mocno, że w Dziejach Apostolskich w 22 rozdziale składa świadectwo. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety, jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem i cała rada starszych. Od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. I jeszcze czytamy w 26 rozdziale inna część jego świadectwa. Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym, dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. Oto właśnie postać drugiego faryzeusza. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się pewnemu wydarzeniu, które jest zbieżne dla obydwu.
Mianowicie i ten pierwszy, i ten drugi w pewnym momencie spotkał się z Jezusem. Pierwsze spotkanie to spotkanie Jezusa z Nikodemem. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Otwórzmy sobie, to jest ten rozdział, w którym jest znany 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat. To właśnie wtedy te słowa padły. I to jest spotkanie, które miało na celu, które mogło bardzo zmienić życie Nikodema. Z tego opisu, z trzeciego rozdziału, nie będziemy tego czytać. Macie otwarte, mam nadzieję, Słowo Boże na trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Wynika z tego, że Nikodem przyszedł do Jezusa potajemnie. Przyszedł do Niego w nocy. Przyszedł dlatego w nocy, bo najprawdopodobniej obawiał się, żeby nie utracić zajmowanej pozycji. To tak jak do zboru niektórzy idą ukradkiem, żeby czasem sąsiedzi nie zobaczyli, że ty tam chodzisz. Najlepiej, żeby jeszcze w ogóle było jakieś tam od zaplecza sekretne wejście, żeby nie było widać, jak tutaj idziesz. Nikodem krępował się, żeby tak po prostu przyjść w świetle dnia do tego z Galilei. No proszę sobie wyobrazić, on z Galilei. A Galilea to zwykli, prości Żydzi. Judea, Jerozolima, to było coś. I tak nie pasowało publicznie jemu, nauczycielowi, człowiekowi, który należy do Rady Najwyższej, iść na takie spotkanie. A jednak miał wewnętrzną potrzebę kontaktu z Jezusem. Przecież nikt go tam siłą nie zaciągnął. On miał jakąś potrzebę, tak jak i my. Mamy potrzebę, w jakimś momencie zaczynamy ją odczuwać, żeby jakoś zbliżyć się do Boga, żeby z tym Jezusem mieć coś wspólnego, żeby się z Nim zapoznać. No i właśnie Nikodem poszedł i porozmawiał. I gdy rozmawiali, faktycznie od samego początku Jezus mu powiedział, że potrzebuje narodzić się na nowo. Że musi się narodzić na nowo, jeśli chce ujrzeć Królestwo Boże. Faktycznie o to Jezusowi chodziło w tej rozmowie, żeby mu od razu jak najszybciej to wbić do głowy, do serca, że potrzebuje narodzić się na nowo. Jezus go jednoznacznie do tego wezwał. I teraz przenieśmy się do drugiego spotkania, do spotkania Jezusa z Saulem z Tarsu. 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Otwórzmy sobie to miejsce. Wielu z nas zna historię. Saul z Tarsu, tak jak żeśmy już czytali w jego świadectwach, jechał do Damaszku, mając pełnomocnictwa. Jechał, żeby tam dopaść tych, którzy zaczęli wyznawać Jezusa i którzy zaczęli tam rozgłaszać Ewangelię, że Jezus jest Mesjaszem. Jechał tam, żeby ich pojmać i przyprowadzić do Jerozolimy. I właśnie tam, gdy się zbliżał do Damaszku, Jezus stanął na drodze. Przeprowadzili rozmowę. I szybko się Saul z Tarsu zorientował, że rozmawia z Jezusem. Jezusem, którego prześladuje. A! Prześladował przecież ludzi. Ale Jezus, i to jest wspaniała myśl też, tak na marginesie, że on się utożsamia z Kościołem. Jeżeli ktoś nas prześladuje, to Jezusa prześladuje. To niech uważa. Wiemy z tego całego opisu, że w wyniku tego spotkania Saul, zwany Pawłem, miał silne przeżycie. Miał tak silne przeżycie, że stracił wzrok. Że trzeba go było już dalej prowadzić, bo nie był w stanie sam iść. Bo ta rozmowa, to spotkanie z Jezusem tak wpłynęły na niego, że nastąpiła absolutnie radykalna zmiana w życiu tego człowieka. Nastąpiło nowe narodzenie. Wprawdzie Jezus mu nie mówił, że musi się na nowo narodzić, ale to się stało po prostu całkowicie, o czym świadczą następne wydarzenia i cała historia życia apostoła, już apostoła Pawła. I zobaczmy, jak ci dwaj faryzeusze w wyniku spotkania z Jezusem
Czy rzeczywiście obydwaj jednakowo stali się różni w stosunku do tego, jacy byli wcześniej? Bo faryzeusze byli do siebie podobni. Oni dbali o te swoje obyczaje, swoją kulturę, o swój sposób myślenia. Faryzeusze mieli już takie utarte, wypracowane, ukształtowane sposoby zachowania. I gdy patrzymy na Nikodema, który miał to spotkanie z Jezusem i został wezwany do nowego narodzenia, to widzimy obraz człowieka, który jest mało wyrazisty, który mimo tego, że się spotkał z Jezusem, jego związek z Jezusem pozostał niejawny, rozmyty, taki nijaki. Na przykład w 7 rozdziale Ewangelii Jana mamy taki moment, gdy Nikodem się odzywa w swoim towarzystwie, jakby w obronie Jezusa. Czytamy to w 47 wersecie i dalej. Gdy wysłannicy wrócili i niestety nie pojmali Jezusa, nie przyszli z niczym, wtedy ci stacjonarni faryzeusze mówią, czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w Niego? No, byśmy powiedzieli, parę rozdziałów wcześniej był tam Nikodem z Jezusem. Co nie uwierzył? No najwyraźniej oni nie wiedzieli, że uwierzył, bo tu pytają i zadają takie retoryczne pytanie, czy kto z faryzeuszów uwierzył w Niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. I tutaj właśnie wkracza do akcji nasz bohater. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona, czyli wciąż było to wiadomo, że on jest z nimi, należy do nich. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Takie pytanie mam delikatne do was, faryzeusze. Odpowiadając mu rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I rozeszli się każdy do domu swego. Więc co wynikło z tego odezwania się Nikodema? Nici. Już się nie zająknął więcej. Tak się odezwał trochę, ale go tak z góry potraktowali i on się wycofał. Rozeszli się każdy do swego domu. Nikodem, pomimo tego, że spotkał się z Jezusem i w sposób jednoznaczny został wezwany do nowego narodzenia i Jezus nawet mu tam potłumaczył, o co chodzi w tym nowym narodzeniu, nie zmienił się specjalnie. Dalej pozostał pod wpływem tego, co dla nich, faryzeuszów, było ważne, bo wynika z tego, co czytamy w Ewangelii Jana, że on niby był uczniem, ale uprawiał takie niejawne uczniostwo. Takie, wiecie, jak to my czasem w naszej pracy, w szkole, w społeczeństwie, sąsiedztwie. Protestantem jestem. Jakim protestantem, człowieku? Chyba, że jesteś, to twoja sprawa. Ale pytanie jest, czy ty jesteś uczniem Jezusa, czy się narodziłeś na nowo, czy nowe życie prowadzisz? To jest pytanie. Czytamy, że grupa z tego środowiska uczonych w piśmie faryzeuszy, słuchając Jezusa, stykając się z Jego nauczaniem, uwierzyła. Czytamy, mimo to jednak wielu członków rady, a więc i Nikodem tam był w tej radzie, uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Czy wszystko jest jasne? Więc był uczniem Jezusa, ale nie chciał stracić pozycji, przywilejów społecznych, prestiżu. Nie chciał się narażać. Wolał pozostać taki incognito. Taki, że normalnie tam funkcjonował, zasiadał, szaty zakładał, chodził, a potem tak chyłkiem
po cichutku, pod wieczór, na wieczorowe nabożeństwo był też uczniem Jezusa. Z upływem czasu, jak Jezus chodził, głosił Ewangelię, wśród Żydów narastał opór, jak wiemy. Wrogość. Zaczynali kombinować, jakby Jezusa zabić. I każdy, kto opowiadał się po stronie Jezusa, musiał się liczyć z tym, że może ponieść jakieś konsekwencje. Że może go to coś kosztować, że on jest utożsamiany z Jezusem. Dlaczego Piotr tak się zapierał tego, że zna Jezusa? Bo dostał cykora, że go też wezmą i też go tam zakują, zaczną go męczyć, znęcać się nad nim. I dlatego ja go nie znam. I w gronie tych właśnie wysoko postawionych faryzeuszy byli tacy, którzy bali się. Bali się. Nie tylko chodziło o to, żeby nie być jakoś tam wyautowanym, być nielubianym, ale bali się też prześladowania, cierpienia z powodu Jezusa. To widać w tej historii, gdy po raz trzeci pojawia się nam Nikodem na horyzoncie w 19 rozdziale Ewangelii Jana. Gdy już Jezus został zabity, czytamy, że przyszedł Józef z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa z bojaźni przed Żydami, czyli mamy tu drugiego delikwenta, którym jest tylko krótka wzmianka, że był potajemnie uczniem Jezusa z bojaźni przed Żydami. Przyszedł, prosił Piłata, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego. I pojawia się tu nasz kochany przyjaciel Nikodem. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny i mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa, zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. Już trwała Pascha, oni szybko tam przed sabatem jeszcze chcieli pogrzebać Jezusa, żeby ciało nie wisiało na krzyżu. Już się specjalnie nikt nie interesował, ale oni właśnie szybciutko to zrobili. I tak sobie myślę, że udział w pochówku, udział Nikodema być może miał związek z jakąś nadzieją, że przynajmniej tak, chociaż uczniostwo jego nie było konkretne, jawne, to przynajmniej teraz tak jakoś z twarzą zakończy ten swój wątek z Jezusem, bo Jezusa już ukrzyżowano. On nie miał pojęcia o tym, że on zmartwychwstanie. No i właśnie tak to się miałoby zakończyć. Ale to nie był koniec. Faryzeusz Nikodem pozostał gdzieś między Jezusem a czcigodnym dostojnikiem Izraela, członkiem Rady. Najwyraźniej Nikodem nie narodził się na nowo. Chyba, że macie jakieś inne odczucie. Ale z tego, cośmy wyczytali, ze świadectwa Pisma wynika, bo nie patrzymy na te różne legendy chrześcijańskie, których jest wiele. Jakąś Ewangelię nawet Nikodema można w apokryfach znaleźć i różne cudowne historie o tym. I ja w Biblii nigdzie nie widzę świętego Nikodema. Spotkał się z Jezusem, otrzymał wyraźną instrukcję, że trzeba się narodzić na nowo, ale wymienione powody sprawiły, że się nie posunął dalej, nie rozwinął się, został na tym poziomie, że z jednej strony coś go do Jezusa ciągnęło, że tak od czasu do czasu na nabożeństwo przyszedł, ale zmiany nie nastąpiły. A po drugiej stronie mamy tego drugiego faryzeusza, o którym żeśmy już trochę powiedzieli, który już wydał świadectwo, jaki był przedtem, zanim się spotkał z Jezusem. I czytelnicy Nowego Testamentu wiedzą, już się cisną nam do głowy różne miejsca, różne wypowiedzi tego faryzeusza, który stał się apostołem Jezusa Chrystusa, który się tak radykalnie zmienił, który się tak przeobraził, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że przeżył nowe narodzenie. Jego związek z Jezusem był wyrazisty, jawny, serdeczny, konkretny. On całkowicie oddał się Jezusowi Chrystusowi. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.
Jestem z Chrystusem ukrzyżowany. To jest świadectwo tego człowieka. Dowód nowego narodzenia. Całe życie zostało przewartościowane. Pamiętajmy, to był człowiek, który był wychowywany w umiłowaniu prestiżu społecznego, ludzkiej chwały, tej pozycji społecznej, tego znaczenia społecznego, poczucia misji, etc. Ale gdy został przez Chrystusa Pana dotknięty, gdy się tam spotkał z Nim, to jego życie zostało całkowicie przewartościowane. Czytamy w Filipian w 3:7. I niżej czytamy, że on to wszystko, co przedtem dla niego coś znaczyło, uznał za śmieci, za gnój, za nic niewarte, za coś, do czego się nawet ma wstręt jakiś, żeby Chrystus w nim objawiał się coraz bardziej. Czytamy dalej, gdy myślimy o apostole Pawle, to znajdujemy takie miejsca jak 9 Dziejów Apostolskich, czyli część tego właśnie opisu wydarzenia, spotkania z Jezusem, że zaraz potem, po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku, Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że to on jest Synem Boga. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdziwieni, czy to nie ten człowiek, pytali. Występował w Jerozolimie przeciwko ludziom wzywającym tego imienia i czy nie przyszedł po to, aby również tutaj schwytać im podobnych i odprowadzić do arcykapłanów? Saul tymczasem występował coraz śmielej. Wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. Tak minęło wiele dni. W końcu Żydzi uknuli spisek, aby go zabić. O, to nie był człowiek, który się dogadywał, układał. To był człowiek, który gdy narodził się na nowo, był na 100% oddanym uczniem Jezusa i głosił Jezusa. I mówił od razu, po paru dniach już zaczął głosić. I to tak odważnie, i to tak konkretnie, że stał się kością w gardle dla tych właśnie Żydów, dla tych uczonych w piśmie, że postanowili go zabić. To był człowiek, w którym faryzejska chęć podobania się ludziom całkowicie została zdominowana przez pragnienie podobania się Jezusowi Chrystusowi. W wielu miejscach takie świadectwo apostoł Paweł wydawał o sobie. 1 Tesaloniczan 2:6. Nie szukaliśmy uznania u ludzi, czy to u was, czy gdzie indziej. Od czasu, gdy został powołany, by głosić Ewangelię, już nie dbał o to, czy to się ludziom spodoba. Już nie dbał o to, czy na to kazanie powiecie amen, czy weźmiecie tam, co tam macie twardego i zaczniecie rzucać w moją stronę. On się tym nie przejmował. Jednocześnie dał świadectwo, że jest człowiekiem, który przestał wysoko o sobie myśleć. Że już nie jest takim człowiekiem, który na innych patrzy z góry, bo są mniej wykształceni, bo są urodzeni w jakimś gorszym domu, bo są z Oruni albo z Olszynki, a ja jestem z Olewy. Już przestał tak patrzeć na ludzi. Miał samoświadomość i pokorę. A w końcu po wszystkim, jak opowiadał o ukazywaniu się Jezusa poszczególnym uczniom, w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Widzicie, jak się ten człowiek zmienił? To by faryzeuszowi nieodrodzonemu nie przeszło przez usta. A on nazwał siebie poronionym płodem. Po co nam dzisiaj takie zestawienie? Po co nam porównywać Nikodema z Pawłem? Co praktycznie dla nas dzisiaj w Gdańsku wynika z takiej obserwacji, z takiego zestawienia? Po pierwsze, jest to pytanie o nasze osobiste spotkanie z Jezusem. Czy rzeczywiście spotkałeś się z Jezusem? Kiedy, w jakich okolicznościach to nastąpiło? Pomyśl przez chwilę, gdybyś miał publicznie, głośno odpowiedzieć na to pytanie. Czy to jest dla ciebie jasne?
Czy to jest klarowne? Czy to jest tak jasne dla Ciebie, jak dla apostoła Pawła, który w spotkaniu z Jezusem widział początek wszystkiego, wszystkich zmian swojego życia? Czy to jest klarowne, że spotkałeś się z Jezusem? Po drugie, jest to zapytanie, gdy myślimy o Nikodemie i myślimy o Saulu z Tarsu, o Pawle z Tarsu, jest to zapytanie o skutki naszego osobistego spotkania z Jezusem. Bo się domyślam, że znakomita większość z nas po cichu w głowie odpowiedziała: tak, spotkałem się z Jezusem. Tak, mam za sobą spotkanie z Jezusem. To pytam o skutki tego spotkania z Jezusem. To jest to pytanie, które tu wisi w powietrzu. Co z tego wynikło w Twoim życiu? Jak się te skutki objawiają? Jak Twoje otoczenie, środowisko dostrzega to, że Ty chyba na pewno albo na pewno spotkałeś się z Jezusem? Czy te owoce spotkania z Jezusem są wyraziste, czy rozmyte, że mocno się trzeba przyglądać, żeby się pojawiło jakieś pytanie, czy ty może jesteś jakimś innym człowiekiem niż cała reszta? Czy to jest od razu widać, że jesteś innym człowiekiem? Że jesteś nieziemski, że musiałeś mieć spotkanie z kimś niezwykłym. Niektórzy może nawet by powiedzieli, może z kosmitami się spotkał. Ale ty szybko byś to wyprostował, byś powiedział, gdybyś usłyszał, że on chyba z kosmitami się spotkał, byś powiedział: ludzie, nie gadajcie kłopot, ja się z Jezusem, z Chrystusem spotkałem. Więc w gruncie rzeczy to nasze dzisiejsze zestawienie tych obydwu facetów, faryzeuszy, jest zapytaniem o nasze nowe narodzenie. Czy narodziliśmy się naprawdę na nowo? Bo jak patrzyliśmy na Nikodema, to chociaż się spotkał z Jezusem i został wezwany do tego, żeby się narodzić na nowo, to nijak nie mogliśmy się dopatrzyć tego, że on rzeczywiście narodził się na nowo. Bo jego życie było takie niekonkretne, bo niby był uczniem Jezusa, ale niejawnym uczniem Jezusa. Tak się czasem troszkę odezwał, ale jak go tam z góry wzięli, to od razu się wycofał i już nic więcej nie mówił. Poszedł do domu, zwiesił uszy i poszedł do domu i cicho. I był potajemnym uczniem Jezusa, nie takim jawnym, takim konkretnym. I wciąż miłował ludzką chwałę, prestiż, to żeby się nie narazić, żeby być uznanym, żeby uśmiechali się do mnie, żeby mnie witali, żeby mnie szanowali w moim otoczeniu, w mojej rodzinie, w moim środowisku. Czy nie dostrzegamy w tych postawach siebie? Ej, czy nam też tak trochę nie zależy na tym, żeby jednak w tym świecie za dużo nie stracić z powodu Jezusa? Dlaczego tak często milczymy, gdy trzeba byłoby się odezwać? Dlaczego tak dyskretnie? Tak nam się podoba ta myśl, że wiara to jest osobista sprawa każdego człowieka. Fajnie, nie? Fajnie powiedziane. Że nie muszę tak specjalnie odpowiadać na jakieś pytania. To jest moja osobista sprawa. Super. Tylko że gdzie to uczniostwo? Człowiek narodzony na nowo jest inny. Widzimy, zobaczyliśmy, przyjrzeliśmy się troszeczkę. Jak czytamy Nowy Testament, to wiemy. To jest zapalić się dla Jezusa i świecić na 100%, na full. Aż się wszystko wypali. I do nieba. I mówi Paweł: ja dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, biegu dokonałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w tym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. To jest właśnie życie człowieka narodzonego na nowo, człowieka, który żyje całkowicie dla Boga, dla Chrystusa. To jest człowiek, który składa świadectwo: co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Nowe stworzenie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Faryzeusz, faryzeuszowi nierówny.
W wyniku spotkania z Jezusem dzieje się coś z ludźmi niezwykłego, że chociaż są z jednego gniazda, chociaż mają ten sam sposób myślenia, to same wychowanie, te same przywileje i tak dalej, w pewnym momencie, gdy na drodze stanie Jezus, gdy człowiek się narodzi na nowo, staje się zupełnie inny niż ten, który też się spotkał z Jezusem, ale się nie narodził na nowo. Faryzeusz Nikodem i faryzeusz Paweł Starsu, pomimo spotkania z tym samym Jezusem, bardzo się różnili. Widzimy to w Słowie Bożym. Pierwszy był konformistą. Układał się, schodził z drogi, nie chciał za wiele stracić, chciał ze wszystkimi dobrze. Drugi na 100% oddał się Ewangelii Chrystusowej, a to znaczyło krzyż, cierpienie, poświęcenie, w końcu śmierć. Byli z tego samego środowiska, ale spotkanie z Jezusem różnie wpłynęło na ich życie. Tak różnie, że dzisiaj jest święty Paweł, apostoł. Jest w naszych sercach, w naszych umysłach, jest w Biblii, jest w Królestwie Bożym. Ale nie ma świętego Nikodema. Nie ma go w Biblii, nie ma go w naszych sercach, w naszych umysłach. Boję się, że nie ma go w ogóle w Królestwie Bożym. A co z nami? Zgodnie świadczymy, twierdzimy, że mieliśmy swoje spotkanie z Jezusem, że przyjęliśmy Jego Słowo, że usłyszeliśmy Jego głos, że w Niego wierzymy. Hej, jest tu ktoś, kto nie wierzy w Jezusa? Wierzymy w Jezusa Chrystusa. Ale czy jednakowo jesteśmy oddani Panu Jezusowi? Czy jednakowo zerwaliśmy z grzechem i żyjemy dla Niego? Czy jednakowo odwróciliśmy się od świata? Czy ciągle kochamy ten świat, rzeczy, które są na tym świecie? Czy jednakowo przewartościowaliśmy nasze życie, że to, co przedtem było ważne, teraz jest nic nieważne? Czy jednakowo jawnie wyznajemy Jezusa przed światem? Paweł czy Nikodem? Który jest nam bliższy? Z kim się utożsamiamy? Który bardziej nas odzwierciedla, bo siłą jakąś taką uczucia to byśmy się wszyscy chcieli z tym świętym Pawłem utożsamić. Ale który nas odzwierciedla, którego życie po spotkaniu z Jezusem bardziej nas odzwierciedla? Jeśli odkrywamy, że praktycznie jesteśmy podobni do Nikodema, to niech się pojawi w nas dzisiaj święty niepokój i modlitwa, bo to zmieni nasze życie. Bo jeśli się zwrócimy do Jezusa i powiemy: Jezu, ja nie potrafię sam się narodzić na nowo. W tym nowym narodzeniu jest myśl, że to jest zrodzenie z góry, że to przychodzi od Boga. To nie jest siła człowieka, żeby się tak zawziąć, tak się spiąć i się narodzić na nowo. I wzywam was dzisiaj, wzywam nas wszystkich, którzy widzimy siebie tak niestety po tej stronie Nikodema, że tak i jesteśmy uczniami Jezusa i tak jak te dalej funkcjonujemy, tak żeby nie stracić, żeby coś znaczyć, żeby zyskać, żeby nie cierpieć, żeby nie mieć problemów. Tacy jesteśmy ślizgacze, to tam. To wzywam was, zawołajmy do Pana, żeby On nas zrodził z góry, żeby uczynił nas uczestnikami Jego boskiej natury, żeby stąpił na nas w Duchu Świętym, żeby nas odrodził, żeby zechciał nas odrodzić, jak to w Jakuba jest napisane, żeby nas zrodził z góry i usynowił i dał nam swoją naturę, naturę dzieci Bożych. Jeśli widzimy, że grzech się trzyma nas jak rzep psiego ogona, jak ciągle nasze stare nawyki, nałogi i tak dalej ciągle nas trzymają, to znaczy, że się nie narodziliśmy na nowo, bracia i siostry. Mieliśmy spotkanie z Jezusem, wiemy, że trzeba się narodzić na nowo. Próbujemy być jak Nikodem, uczniem Jezusa, ale niewiele z tego wynika. Nie narodziliśmy się na nowo. Trzeba nam błagać Boga. To nie jest wstyd prosić nawet po 30 latach tak zwanej wiary w Jezusa Chrystusa. Poprosić: Panie, widzę, że coś jest nie tak. To zestawienie dzisiaj tego Nikodema i Pawła apostoła
budzi we mnie niepokój, coś jest nie tak, ja się chyba nie narodziłem na nowo, zmiłuj się, okaż mi łaskę, ja chcę się narodzić na nowo, daj mi ten dar nowego życia. Wzywam was do tego, żebyśmy nie przeszli nad tą sprawą obojętnie, bo to nowe narodzenie, prawdziwe nowe narodzenie zaowocuje w naszym życiu tym, że będziemy mieli wstręt do grzechu, że będziemy mieli umiłowanie rzeczy świętych, że będziemy mieli pragnienie, bo będziemy mieli naturę dzieci Bożych. Ci, którzy tego doświadczyli, wiedzą, o czym mówię. Ale niektórzy z nas nie wiedzą, o czym tu jest mowa. Nie znają. Znają to zmaganie takie, że ciągnie do grzechu, że smakuje grzech, że się ślinie do tego grzechu, a tu wiem, że nie wolno, że nie można, że to jest, że się Bogu nie podoba. I w takim rozdarciu. I tylko patrzę, czy my mnie widzieli, że ja tam do tej knajpki sobie wpadłem tam na jednego, albo że tak i żeby nie czuli, że paliłem, ale jak tylko wyjdę, już mnie ciągnie. Co to za życie? Szkoda życia na coś takiego. Szkoda być takim sekretnym uczniem jak Nikodem, z czego nic nie wynika. Co z tego, że 100 funtów maści przyniósł? Niech se weźmie te 100 funtów. Jezusowi te 100 funtów maści było niepotrzebne w ogóle. Niech się buja z taką wiarą. Ale ty, ale ja mamy dzisiaj świadectwo Pisma, że nasze życie może wyglądać inaczej. A tajemnicą jest nowe narodzenie. Nie większy wysiłek, nie większe staranie, nie więcej czytać Biblii, nie więcej się modlić, nie więcej się zawziąć, nie być faryzeuszem, ale być uczniem Jezusa. Narodzić się na nowo. Powstańmy. I bardzo proszę teraz Natalię, aby zaśpiewała pieśń. Jest taka pieśń, prosta pieśń. On jest tu. On jest tu. Jezus Chrystus Król. Posłuchajmy tej pieśni, zamknijmy oczy. Jeśli chcecie, jeśli to wam pomoże, jak chcecie mieć otwarte, to miejcie otwarte. Ale pomyślmy, bo Jezus, tak jak kiedyś był tam w tym nocnym spotkaniu z Nikodemem, jak stanął na drodze Pawła do Damaszku, tak jest tutaj, w tej sali. Jest tu w Duchu Świętym, jest tu. Niech coś z tego wyniknie dla nas. Słuchajmy.